Twoja forma jest na fracie zbędny. Ale proszę traktować mój krótki wywód jako przypis do tej dyskusji. Ja jestem też szczęśliwy, że jest ksiądz biskup senior tutaj. Dowiedziałam to starego episkopatu, który tak szlachetnie bronił tożsamości Polaków. Niestety czasy się już zmienili, prawda? Kiedy po raz pierwszy biskup prymas został prymasem, biskup Wyszyński został prymasem, to była pierwsza uwaga od ubeków, że Wyszyński pragnie utrzymać twarde stanowisko, zachowując z rządem tylko bezwzględnie konieczne kontakty. Uważałem, że jeśli kompromis obu stron byłby możliwy, jeśli przyszłość się przywróci się swoboda Kościoła i jego organizacji. Ale już od 1946 roku, jako biskup lubelski, już wiedział, jaki to jest system stalinowski, ale ten system się nie da usunąć. Usunąć głowcą, tylko trzeba z pewną ewolucją ją zniszczyć. To był, zdaje się, cała polityka prymasa Wyszyńskiego w jego życiu. Ale stalinowski system robił wszystko, żeby zniszczyć tożsamość Polski, narodu polskiego. A tu prymas Wyszyński miał jedna strategia, nie tylko sam wystąpić, ale razem zawsze z episkopatem. W episkopatem były zawsze dyskusje, obszerne dyskusje, jak episkopat całość ma prowadzić politykę wobec rządu. Ale oczywiście jako prymas on zawsze wystąpił jako przewodniczący episkopatu. To był jednym z powodów, dlaczego podpisany był układ Kościół Episkopatu z rządem w 1951 roku. To nie był, jak się mówi w historii, jako rezygnacja albo kompromis w stronie prymasa. Przeciwnie, to był pierwszy znak w stronie Kościoła, żeby trzeba poważnie traktować rząd polski. I żeby Kościół miał pewną swobodę działania w kraju. Oczywiście czasem John zgwałcił ten układ, ale to nie dało Wyszyńskiemu możliwości, żeby się rezygnował z tej własnej strategii. A kiedy John już zaczynał być bardzo, jak można powiedzieć, niesprawny, raczej bezczelny, poszedł episkopat razem ze wszystkim na całości, to znaczy ten słynny memoriał, no, posunąłem dalej, nie będziemy z wami rozmawiać. No, wynikiem tego później, że prymasa aresztowano i siedział 3 lata w więzieniu. Teraz też jest ciekawa rzecz, postawa rządu komunistycznego, Czecha, pani Monika już mówiła, i Węgrza. Tam rząd bardziej brutalnie się postępował wobec Kościoła niż w Polsce. Jednak ludzie jak Beru czy inni, oni nie wykształcili w Polsce. Jako minimalna tradycja polsko-śpieni, żeby nie tak męczyć prymasa wszystko, jak męczono Berana czy Wincentiego Węgra. Sprawa stała się bardzo poważna po 1956 roku, kiedy już Gomułka szkodził do władzy i jest ósmy plenum. To pierwsze spotkanie jest z księdzem prymasem, to znaczy drugiej stronie Gomułka, drugiej stronie
Cyrulkiewicz i Prymas. Oczywiście nigdy nie nazywano go ani Gomułka, ani Cyrulkiewicz, bo jak książę Prymasie, to znaczy książę kardynale. I też nigdy nie używano słowa eminencja albo coś. Ale pierwsze spotkanie było dość ciekawe, że monologi Gomułka, to było, nie wiem, by się zamówili, żeby je posłuchać, ale monologi Cyrulkiewicza nie dopuścili jeszcze Prymasa do głosu. A na szczęście, pisze w dziennikach Prymas, przyszedł Kielner, przynosił szynka i chleb i tak dalej. I zarówno Gomułka, jak Cyrulkiewicz napadli do jedzenia. I to, kiedy oni zaczęli jeść, Prymas już powiedział, o co tam chodziło. Ale się dziwił, że nawet Gomułka tak zjadł tyle szynek. Bo mało się nie da, bo to siedział parę lat, będzie mi nie dostał. Ale się nie dziwił, że Cyrulkiewicz tyle zjadł. Bo przecież cały czas jest dobrą armią. A tak się stało. Najważniejsze dzieci, które był dzisiaj, bo śluby Jasnogórski, o tym zwrócono uwagę, ale nie tylko ślub Jasnogórski, ale cały okres ten 10-lecia od początku, to znaczy od 57 roku do 66 roku, tego cały proces, jak można moralnie budować społeczeństwa. To miało tyle znaczenia później, bo jeśli się mówi, że Polacy mogli tak, bez krwawy, na przykład w 80 roku prowadzić do pewnej rewolucji, to była nie tyle rewolucja, ale ewolucja mentalności Polaków była tak budowana przez te 10 lat, że to byli właśnie wykształceni tym duchu. Prymas Brzezinski miał też bardzo dużo kłopoty z Watykanem, bo dla niego ważne było, co Kościół robi dla kraju. I ignorował nawet Pawła VI, że kiedy on już nawet w 51 roku, kiedy nawet Watykan był przeciwko temu, żeby odpisali takie porozumienia ze zionem, mówi, że to czerwony kardynał, co on tam robi. Taki był, ale prymas zawsze bronił interesy narodu. Oczywiście był wierny, lojalny Węgierii, ale naród był na pierwszym miejscu. Jest taka rzecz, Watykanem zawsze miał problemy, zwłaszcza później w Pawle VI, kiedy Watykan za plecami Czecha, Czechowacja i Węgra, za plecami episkopatu w tych krajach, w ogóle nie uważał, jak ludność katolicka tam myśli. Ale prymas im powiedział, bez zgody episkopatu, bez zgody prymasa, Watykan nie będzie tej zgody. I tak było. I tak było w sprawie, na przykład, kiedy Watykan koniecznie chciał wysłać arcybiskupowi jako nuncjus do Polski. Prymas był przeciwnikiem temu, bo był zdania, to Polski miał za dobre stosunki z rządem. Nie może być taki nuncjus w Polsce. Sprawa się robiła nieszczęśliwa, bo zawsze Polska zawsze miała problem z nuncjusami. I sprawa się robiła bardzo delikatna po śmierci prymasa. Kiedy wiadomo został nuncjus do niepodległej Polski. Wtedy jedyny, który był przeciwko temu, był arcybiskup Dąbrowski, który znał tę sprawę. On już przewidywał, może, czy to jest dobrze, czy nie. I najgorsza rzecz była, kiedy nuncjus przyjechał do
zniszczył urząd prymasa, który urząd prymas Szyński prawie 30 lat rozbudował. I to nie jest już przepis do historii, to jest taki raczej plama, nie gała, ale czarna. Że to musiał być kapłan polski, który Jadłonęcus zniszczył urząd prymasa. Prymas, urząd prymasa jest nie tak ważny, jak kiedyś był w czasie prymasa. Są na przykład te wschodnia polityka Watykanu. On, prymas nigdy nie był przeciwko temu, żeby Watykan nie prowadził taką politykę. Tylko Watykan ma szanować i ma jeszcze przykład Barana i Beberana i myśleli, co Watykan jest możliwe robić. Ale już wykształcili i prymas Dąbrowski, arcybiskup kardynała Vasorelli, który był wielkim dyplomatą, ale nauczyli go, jak ma działać wobec pomysłu. I jeżeli Vasorelli stał się później wybitnym dyplomatą, wielki, wielka pomoc w tym jest właśnie prymasa Wyszyńskiego i arcybiskupa Dąbrowskiego. Kościół polski nigdy nie był kościół milczący. On się stał w czasach obecnych, ale nie w czasie prymasa, ale w czasie prymasa Wyszyńskiego. Episkopat polski w czasie nawet kardynała Chlomba, ja biskup Poromański, kiedy on był sekretarzem episkopatu i później biskup Dąbrowski, wybitnie podkreślał bronili jego tożsamości czy odrębności narodu. Muszę powiedzieć, aktualność prymasa jest zawsze tak. Jeśli mówi się prymas tysiąclecia, to uważam, jak najbardziej słusznie określenie, ale aktualność jest w czasach obecnych też. Mówi się, że episkopat czy biskupi walczyli przeciwko dyktaturze. Jak najbardziej. Ale czasy czy problemy się nie zmieniły. Na przykład Kościół nie może, jak w czasie prymasa, odizolować się od wspólnych głosów narodu. Kościół zawsze był po stronie społeczeństwa i tym bardziej teraz, kiedy społeczeństwo jest podzielone, czy dysorientowane, Kościół nie może stać na boku. Przykład jest, na przykład, kiedy w 1976 roku była zmiana konstytucji. Kościół episkop bombardował ją listami, memoriami i ekipa Gierka zmieniła tę konstytucję. W ostatnim roku, kiedy była taka sytuacja, to nie wystarczy, że episkopat pisze list gratulując prezydenta za co, czy zbożył weto. Kościół musi zdał się po stronie społeczeństwa i nie w ostatniej chwili robić coś licznego. Prymas Wyszyński, jeśli ma tyle powodzenia, to był, że pielęgnował zasady kultury rozmawiania. On on
czytać, czytać to nie. Ustalnie pielęgnować zasady kultury rozmowania. I ponad 30 lat prowadził rozmowy z najwyższą władzą polityczną, z osobami, premierami, czy sekretarzami episkopatu. I ta kultura rozmawiania jest bardzo ważna. Ja bym chciał, żeby nawet obecni posłowie Sejmu, którzy udają się katolikami, by się nauczyli nie używać prymitywizmu czy wulgaryzmu, krytykując innych osób, żeby na poziomie dyskutowali te sprawy. Jest taka rzecz, że kiedy rząd chciał podzielić dwóch kardynałów, jeden z Krakowa, drugi z Warszawy, prymas Wyszyński miał jedno hasło, że ciągniemy coraz oczystego kościoła z Bogiem. I to powinno być hasło w obecnych czasach.